Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedruna 4.0. Kolejny odcinek. Ranking już jest 2301. Zaczynałem z 500. No i jedziemy. D4, przeciwnik 2284. Przypominam pokrótce, że jest do nabycia kurs Gambit Hetmański. Kompletny kurs, który uczy tego debiutu. Do 20 lutego można dołączyć. Przypnę informacje w komentarzu. Jest C5, czyli będziemy mieli tutaj Benoniego. Czyli obronę Benoni. Skoczek C3, bronimy, to jest naturalna rzecz, tu się nic nie dzieje, możemy teraz... O! To jest rzadki wariant. Pamiętam kiedyś, jak Michael Adams mi tak zagrał. Najlepszy Anglik, jeśli chodzi o szachistów. Dawne dzieje, oczywiście. Wtedy miał ponad 2700. Ten ruch ma na celu taki, żeby przejść gońcem tu i tu, a wymiana tego gońca ze skoczka jest całkiem sympatyczna. Zagram tak i tak, bo podejdę do tego logicznie. Po prostu chcę F3 i chcę posunięcie E4. Czy mógłbym od razu tak zagrać w sumie? Ale może przeciwnika zaskoczę. W sumie sam siebie też mogę zaskoczyć tym posunięciem. Ograniczymy przede wszystkim tego gońca, chociaż on może też tędy sobie przejść. W każdym razie, jeżeli goniec zagra tu... O, no właśnie, to ciekawe. Teraz pytanie. Czy iść od razu tak, standardowo i bronić? Czy też jakoś tak i tak się rozwinąć? Nie, ale chyba trzeba jednak łapać tą przestrzeń bez dwóch zdań, bo jest to potrzebne. I on się może przerzucić teraz na C7, no to wtedy wyprowadzę naturalnie gońca, tak mi się wydaje, skoczka, zrobię roszadę i tyle w temacie. Okej. Mogoniec C4. Chodzi o to, żeby znaleźć dobre miejsce dla tej figury. Myślę, że tak. Myślę, że goniec C4. Tutaj bić żadnych nie ma. To znaczy, może być takie i takie zagranie, ale to ja królem sobie wtedy uciekam. I chyba tutaj wszystko gra. Tak albo tak nawet. I tutaj chyba sobie fajnie uciekam. Chodzi o to, że jak on zbije tym, ja zbiję tym, to on ma też F5. Ale takie rzeczy nie mogą działać. Znaczy się, no trzeba wziąć to pod uwagę, ale patrzcie, jednak zbił. Ale będzie ostra jazda. No to poczekajcie, a dlaczego nie mogę zbić? On da szacha, a ja królew 1 przecież mam. Nie, bajeczka. I królew 1. Nie widzę zagrożenia. Trochę jak z gambitu królewskiego. Zobaczcie, goniec zablokował tego pionka, ten goniec też nie wychodzi, skoczek też nie wychodzi. On nie zrobi tu mi nic, on ma figurę mniej. On ma czystą figurę mniej. Ktoś mi zarzucił czysty pionek więcej. Tak się mówi w szachach, to jest taki mały slogan. Ktoś mówi, dlaczego nie brudny pionek, tak? No to się tak przyjęło. Jeżeli ktoś gra w szachy długo, to wie, o co chodzi. Dla osób, które nie znają takich sloganów, no to może być takie dziwne trochę. Czysty pionek więcej, czysta figura więcej. No tutaj jest zapionka. Dlaczego królew jeden nie przyjrzałem sobie wcześniej, nie wiem. W każdym razie mam z tempem bardzo ładne zagranie. To jest figura więcej. To już wiemy wszyscy. Zastanawiam się nad tym w sumie ruchem, bo potem skoczka mogę tu wrzucić. Hetman F3, on może przejść hetmanem? Może hetman F3 w sumie. Dlaczego by nie spróbować? Aha, moment, bo ja nie mogę teraz tak zagrać. Ale mogę zagrać tak. Jeżeli C5, to cały czas gram tu i tutaj. Skoczek broni D1, goniec broni D1. Mogę chyba też wrzucić taki ruch z tempem? Mogę. Tak zrobimy. Skoczek od razu wyszedł. Hetman prawdopodobnie się tam gdzieś cofnie. I goniec na C2. I wszyscy są zadowoleni. Figurka więcej. Myślę, że tutaj po prostu gość przegiął trochę, za szybko chciał zwyciężyć, no ale to wiadomo, ryzyk fizyk. Tutaj oczywiście, jeżeli jest hetman D3, no to jest wybicie, hetman C5, ok. To koniec C2, tutaj nie ma żadnej jakiejś wielkiej filozofii. I teraz co? Z planem goniec E3, ewentualnie jak hetman B4 na tego piona będzie szedł, no to jakaś wieża A2 nawet może.
No ja nie mam roszady, w tym jest może, nie chcę mówić problem, bo za figurę to mogę mieć, nigdy mogę, nie muszę mieć nigdy roszady za te figury, więc tutaj jest ok. Może nawet tak spróbować wymienić hetmany, bo on jak wejdzie, to nie muszę bronić pionka B2. Mogę, a nie, w sumie inaczej, mogę zagrać po prostu kończem na F4 i wymienić kolejną figurę. Choć jak on wymieni, to będzie miał szybką akcję skoczkiem. W sumie nie chciałbym tutaj skoczka na E5. Oj, nie chciałbym, więc może zatroszczyć się jednak o króla. G3, król G2. On sobie zdaje sprawę, że jego pozycja jest mało atrakcyjna. Stąd ten namysł. Zagrał koniec na C7. Ok. No tak, on będzie próbował. Będzie próbował grać D6. Tu, tu, tu. Skoczek wejdzie, będzie chciał wejść tu. To bardzo nieprzyjemne posunięcie. No dobra, ale to ja nie mam wyjścia. Gram tak, króla chcę przestawić. Wstawię najwyżej gońca tutaj. Król wchodzi, goniec nie wchodzi. No to jest jasne. Mogę też w sumie tak zagrać chyba. Czy muszę od razu się tutaj bronić? No mogę w sumie. Goniec F4. Niech będzie. No to wybijam. I tutaj wieża F1 szybka. Wiadomo, ten goniec mój był silną figurką, ale w tych okolicznościach jest i tak super. Hetman F2, spróbujemy wymienić. Taki ruch nastąpi, a no taki ruch nastąpi, no taki goniec tutaj wejdzie. Będę musiał hetmanem uciekać znowu. Ja myślę, że tak, trzeba zagrać po prostu, bronić pionka. Zagrać dosyć logicznie. No ja wiem, on tutaj troszkę może tym gońcem czarnopolowym mnie pomęczyć. Jest ku temu przesłanka. A jednak zagrał inaczej na ten moment, ok. Ja myślę, że coś takiego zagramy. Tak, żeby wejść tu i nawet oddać kolejnego pionka za to, żeby skoczek miał swobodę. I hetman D2 wydaje mi się, że jest w porządku. Można by było powiedzieć, że troszeczkę dałem przeciwnikowi pograć. Ale myślę, że to i tak jest tutaj. No jest to wygrana, tylko trzeba jeszcze pewnie kilku posunięć precyzyjnych. A myślę, że H3. To są takie ruchy już proste. Król zawsze się troszeczkę schowa. Goniec sobie stąd pójdzie. I muszę coś z hetmanem zrobić. Znaczy chcę zagrać tu i tu i skoczkiem, ale hetman jest podbiciem. Dosyć niefortunnie. No dobra. Chodzi mi po głowie wieża z F na D1. Ha, jakiś F5 będzie kombinował, co? Pewnie tak. Może tu w ogóle? Od razu? Może tak. Spróbujmy wymienić te gońce. Znaczy skoczka za gońca przede wszystkim. On nie musi bić, jasne. Może. No dobra, i teraz co? Odejście hetmanem. Żeby skoczek wleciał tu. Czy taki? No i będzie hetman F4. G5. Ok, to zawsze wrócimy. Bo tutaj obawiałem się takiego zagrania w przyszłości, ale teraz już grożę na przykład takim ruchem. Dobrze mówię? Nie, źle mówię. Tu, tu, tu i tutaj. Źle mówię. Nie grożę takim ruchem.
4 chyba jest takim ruchem sztucznym trochę z mojej strony. Problem polega na tym, że ten pionek jest, musi być broniony. No, denerwuje mnie to trochę, faktycznie. Przestawić wieżę musiałbym jakoś w ten sposób. D5 w ogóle istnieje. Król H1. Tylko dlatego, żeby właśnie nie było D5. Żeby miał opcję wejścia skoczkiem teraz. Żeby nie było bicia. I żadnego szacha. No tak, czasami taki jeden ruch, król H1. Właśnie, ja wcześniej mogę nawet to zagrać. W tej sytuacji król H1. Aha, i tak nie miałbym wejścia. Dobra. Okej, jest jak jest. Dobrze, no to teraz co? Lecimy. Tu jest obrona. Ok, no to mogę w końcu wieżę przestawić i wzmocnić ją na linii. No tak, tutaj to wybić to trzeba. I chyba tutaj. Wydaje mi się, że będę groził takim zagraniem. Albo takim. Trzeba na to uważać. A nie, tutaj bicie z szachem. Dobra. Próba wymiany. Ojej! Ja muszę bardzo uważać, bo tutaj jestem pod rentgenem. Nie mogę zbić tym? Nie, no mogę. Ale mogę też tak. Bezpieczniej. Troszkę. I chyba tutaj. Dobra, jest ok. Ja się wystraszyłem, że mogą być niespodzianki. Może tu, bo jeśli tak, to tak. Na tego pionka, albo jeszcze tu, zobaczymy. Aha, okej. Tutaj to tutaj będę miał strzał, więc koniec B1 i na pionka. Na słabość. Jak się ustawiła słabość, to na słabość trzeba zagrać. Poza tym bicie jest nierealne, bo tam mat wchodzi. No, ale gość próbuje, wiadomo. Czasu się robi mu mało. To bijemy pionka, a to już jest z górki. Myślę, że nawet tak spokojnie zagrać B3. Wieża C4 stoi dobrze. Próbował tamtych jakichś akcji, ok. Chętnie króla bym schował. Dobra, jakaś wycofka chyba musi nastąpić. Przypilnować trochę swój obóz. Tutaj, nie, nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy. Tutaj, tutaj. Zresztą taką opcję ciekawą. A tu się wszystko trzyma, tylko trzeba precyzyjnie zagrać. No może i tutaj teraz tak patrzę, że... A nie, bo wybicie, wybicie tam, hetman C3, tutaj coś, wysiadłości król mój trochę jest w rozsypce, można by powiedzieć. Koniec C2.
Czuję, że goniec C2 jest dobry ruch. Wybił. To uprościł grę. Zawsze obronimy. To uprościł grę w sumie, nie wiem czemu. Jakby wieża zagrała tu, to już za późno. Ja mam taki fajny ruch skoczkiem na D3, wszystko scalającym. Wieża tutaj, to chyba mam taki ruch nawet. Tutaj to można też tu zagrać. To już teraz tak. Chyba starczy tak. I pionem będę zasuwał. Okej, mamy to. Zerknę w analizę. Czy to jego poświęcenie było dobre? F3 komputer nie wskazuje takiego ruchu. A4 tu jest ok. I skoczek E4. No, skoczek E4 jest fatalnym ruchem, jak widzicie po pasku. Plus 2. Bicie tutaj. Tak, wszystko się zgadza. Król F1. No i to jest koniec gry. Hetman F3 nawet dobrze. B3 trzeba było grać mi. Dlaczego B3 nie widziałem? Przecież jest obrona. Skoczek E2. Trochę dałem mu pograć. A to cały czas jest duża przewaga. Ach, cały czas duża przewaga, tak jak myślałem. Dobra, ok. Poszukajmy sobie kolejnego zawodnika. Mamy 2504. Świetnie. Ekstra w blicu ma 2554, więc też kozacko. G6, niech będzie G6. Zobaczymy, jak on sobie, jak on na to zareaguje. Ale fajnie, 2504 gościu. 200 oczek różnicy. Świetnie. Potężny CM. Okej, no dobra, goniec G7, skoczek na C3, posunięcie D6, goniec E3, okej, posunięcie A6 z opcją B5. Ruchy tradycyjne. Tu chcemy B4, skoczek D7 teraz, goniec zawsze zdąży. Okej, goniec B7 wyprowadzamy, chcemy dojść do ruchu C5. Tak, ruch H4, tu są niuanse związane z tym ruchem, albo H5, albo H6, już dokładnie nie pamiętam, przyznaję się, ale chyba skoczkiem wyjdę w ogóle. Tak, wyjdę skoczkiem. Chodzi o to, że nie boję się ruchu G4, to wtedy zagram sobie posunięcie H5. A jak tak, to nawet można zbić, potem uderzyć w centrum. Zobaczcie, że czarne mają wszystkie figury w grze, teraz kwestia dobicia się do centrum. Król w tym wariancie może mieć, nie chcę mówić problem, tylko nie takie standardowe plany, że tak powiem, czyli nie roszada, albo staje w centrum. Może też być krótka w sumie, to jest też taka decyzja dosyć trudna do podjęcia czasami. Ale w tym wypadku się przez C5 trzeba przebijać.
Widać gołym okiem, że przeciwnik chce zrobić długą. Aha, jest jeszcze ruch H5. No to wtedy można... Okej. Teraz tak. Bicie hetmanem. Tutaj nie wejdzie, bo wież jak G8 jest zawsze. Myślę, że... Czy C5? Chyba tak. Dobra, wybicie. I teraz tak, pytanie, czy E5? No chyba C5 trzeba grać. Tak mi się wydaje, że C5 tutaj jest w porządku. Bo tutaj przełomów nie ma na szczęście, więc coś trzeba zrobić z tym pionkiem. Jeżeli skoczek tak, możliwe, że bicie, skoczek zbije. Hetman B6. Nie ma czarnopolaków. Takiego ruchu się w ogóle nie obawiam. Mówią, on może zderoszować króla. Więc tutaj się nie boimy. Zobaczcie, że B5 fajną funkcję też spełnia, bo nie ma gońca na C4. Po prostu zbił. Czy to jest bicie pionkiem? Nie, no, chyba skoczkiem. Okej. Jestem skłonny nawet stwierdzić, że po zagraniu takim hetmanem mogę spróbować zrobić długą. Okej, on zrobił długą, więc ja muszę tym hetmanem przejść sobie na C7. Koniecznie już patrzę w stronę króla. Możliwe, że króla też w centrum zostawię. On tam może napierać właśnie tego typu ruchy. Tu trzeba złapać konterkę. Czy zawsze po takim ruchu zawsze mogę zagrać tak po prostu? A tutaj to tutaj. Czy długą roszadę zrobić? Nie za bardzo mi się chce tą długą roszadę wykonywać. Z drugiej strony, jak zagram tak, od razu tutaj kopnę. Moskoczek też E2. Nie, grajmy odważnie, wieża C8. Trzeba odważnie pograć. Tutaj też sprytny ruch z mojej strony mógł nastąpić pod tytułem wieża G8, bo jakby zagrał tak, to ja miał G5, on miał z hetmanem problem. No właśnie, zagrał od razu tak. Nad tym się też zastanawiam. Tak, tak. O, i to może być bardzo groźne dla niego. Tak zrobimy, wybiję. Jeżeli on zagra tak, ja chyba strzelam na E4. Słuchajcie. I tak, tego się nie boję, bo zawsze idę tu. I teraz chyba muszę strzelić tutaj pionka, tak i tak. Będą bardzo groźne rzeczy. Wieża wisi, tu wieża H3, to tam widełki. Nierówny materiał. I teraz tak. Tutaj, to nie, to raczej chyba tym i tym. Dobra, idziemy w ciemno. Idziemy w ciemno, skoczek E4. Nie boimy się tego. Bardzo ostra gra. A to jest jedyny motyw, który trzeba tak generalnie chyba zagrać. Znaczy, on jeszcze może tak wtrącić. Tutaj będzie bronił tam. Ale tutaj bazujemy na tym. Na wieży H1. Dokładnie. Tu muszę na pewno wieżę F8. Chodzi tutaj też o liczbę pionków, która zostaje. To też może mieć jakiś sens. Grozi też takie zagranie. On może też... No właśnie. Bo teraz mogę tak i oddać dwie figury za wieżę. Poczekam, poszukam jeszcze może jakiegoś posunięcia precyzyjnego, bo jeszcze zastanawiam się nad hetman C5, żeby tutaj uderzyć. Ewentualnie tutaj.
Po hetman tak, jak skoczek tu, tu. Hetman zbije, zawsze mam odejście na przykład. Bardzo ostre, ciekawe rzeczy. No trzeba mnóstwo tutaj przemyśleń mieć. Mam trzy pionki na razie, chociaż te są rozbite, więc tego mocno tak nie liczymy. To posunięcie, no tak, tutaj się wieże bronią, więc co on mi wtedy może zrobić? Dobra, trzeba w kotle zamieszać chyba. Tak, jeszcze jest skoczek na E2. Bo też po prostu jest ciekawe, po prostu wybicie też na G5 zwyczajnie. Dobra, hetman C5, tu chyba trzeba pograć właśnie w ten sposób. Nie może wybić, bo tam jest mat, więc jeszcze mam ten przywilej. Zawsze on może się pomylić, zagrać na przykład tak i dostanie tu jeszcze szacha. Więc ilość pionków, którą tutaj mogę zdobyć, będzie też jakąś tam rekompensatą. Zobaczcie, co się dzieje. Tam wisi. Podstawił figurę. Bo jak on zbije tu, ja zbijam. On zbije tu, ja tu. Nie, nie mogę zbić, co ja robię, bo on tutaj ma strzałkę. Nie zauważyłem tego. Dobrze zagrał. Dobrze zagrał. O, tego nie zauważyłem, po prostu. No tak, a nie mam nacisku żadnego tutaj mocniejszego. A może tak w ogóle? O, hetman F2 jest ciekawe. Tutaj nie można, bo strzałka jest tam. Czy po tym ruchu coś jest? Może zdwoić wieżę? No może. A to ja mam tak. On ma bicie tu. A, tu wygrywa. Tu, tu, tu. Ciężka sprawa. No może by tak po prostu tak zagrać. Albo tak. Jak on zbije tu, to ja mam hetman F2. Tak, mam hetman F2, więc tak zrobimy. Wezmę pionka kolejnego. Zawsze to za cenę figury więcej pionków. Tego ruchu się nie boimy, bo jest opcja taka. Skoczek na E6 może mi króla bardzo dobrze obronić. Czy ja czegoś nie dostrzegam? No tutaj teraz, tak? Nie ma zdwojonych wież na linii E, to jest plus. A co tutaj strzałka? To tutaj, co nie? Bicie? No to tam zasłona, jest ok. Ilość pionów tu się liczy. Bo też będę miał taką opcję jak F6 po prostu. Jak on na przykład odejdzie wieżą. Taki ruch też jest kuszący. Tyle, że co dalej? Jeszcze jest opcja taka. Jak on zbije wieżą, będę miał wtedy szach i odbije. No właśnie.
Wieża C5. Zagrajmy tak. Obronimy skoczka. Nie może wieża, bo jest szach i odbicie. Czy taka pułapka, a wieża wchodzi do gry. Właśnie pytanie, czy on nie może teraz tych figur przerzucić? No może. Może, niestety. Bardzo ostra gra, ale ostra. Proponuję wymianę. Ta wymiana, tak zakładam, że ona może być dla mnie całkiem chyba ok. Muszę się chyba na nią zdecydować. I potem spróbować tymi pionami jechać mocno do góry. Dobra, wymieniam. I cisnę pionami. Tylko czy F6 na spokojnie? Może na spokojnie. Na spokojnie F6 z obroną. Trzymam pionki. Dobra, zobaczymy jak to się ułoży. Przerzucę sobie króla. Tak zaplanuję może. I tyle. Lub, jeszcze nie wiem w sumie, ciężko powiedzieć, jaki tu plan wybrać do końca. No tak, on będzie tutaj mnie męczył. Muszę... Tak i tak, przerzucić wieżę na G7. Okej, okay, tutaj zbić jeszcze nie może, bo tak i tam skoczek wisi, więc skoczkiem będzie musiał ruszyć, a jak ruszy skoczkiem... To jakieś tam wejścia mam. Nie wiem, jeszcze zobaczymy. No tak, w sumie może tutaj pacnąć. Wieża do centrum, bo jeżeli on walnie, to będę miał taki ruch. Pułapki na każdym kroku, a wieża gra. No tak, on na tego piona się nastawia. Według mnie pozycja białych nie jest najprzyjemniejsza do gry. Ja nie mówię, że ona jest wygrana, czy przegrana, czy ja mam lepszą. Ciężko bardzo ocenić, ale wybieram czarne mimo wszystko, bo ilość pionów tu jest kluczowa według mojej oceny. Jakiś A4 według mnie. Jednak zbił. To dlaczego nie mogę tak? Bo szacha tu nie ma, król sobie zawsze ucieka. Jest ok. Oddaję wieżę. No jasne, no to tak musi zrobić. Bez dwóch zdań. Teraz muszę aktywnić swoje figury. Więc to zrobimy w ten sposób. Skoczek na F7. Spróbuj wymiany. Jeśli nie, to tutaj wejdę. Przechodzę tędy, czy jakoś tak zagrać? Nie, może tak. Tak i wstawię skoczka tutaj. Jak skoczek F4, to tutaj. To muszę pionkami teraz poszarżować. No to jest dobry ruch z jego strony. To jest dobre zagranie. Przejdziemy tak. A, on po prostu mi pionka weźmie. Ale chyba nie miałem wyjścia. Skoczkiem walnie. No właśnie. Czy coś takiego wchodzi w grę? Tego nie wie nikt. Centrum. Trochę mało czasu, muszę przyspieszyć. Teraz już się trochę komplikuje, niestety. Nie będzie tak. Się komplikuje.
Czasu mało. A, on jeszcze ma takie wejście. O, brak koordynacji figur. Ciekawa, ciekawa. No tutaj już trochę wypuszczam, to już czuję w kościach. Niestety pozycja moja się tutaj wymyka spod kontroli. Jeszcze ma takie chyba dobre zagranie. Kurczę, będę musiał tak. Wieża trochę jest ciasno. Idę królem. Nie ma wyjścia. Tak i tak, co? Kurczę, no właśnie. Powrót. Widzę, że masz fajne szachy. Nie wiem, co się tu dzieje, powiem szczerze. Czasu jest po prostu mało. Ale mało czasu. Ojejku. Niestety, tu mat grozi. Kurczę, znalazł. Muszę tak. A, tu ma jeszcze strzałkę. Czasu nie ma. Właśnie, przegrałem na czas, cholercia. Dawno nie przegrałem na czas. No dobra, partia była bardzo ciekawa. Zaraz zobaczymy, jak to się potoczyło. Kurczę, dobrze mi się ją grało. Zabrakło mi tutaj po prostu, no faktycznie, time'u. I tu było bardzo dobrze. Tu można też zbić pionkiem z D, jakby co. Bez problemu. Gość chce rewanż. No niestety już w tym odcinku z nim nie zagram. Szkoda, ale jeszcze może na niego trafię. G4, D5. Takie posunięcia są. O co tu chodzi? To jest po wybiciu. Jakaś długa roszada i rozwój. Ale fajne ruchy. Szkoda, że nie zagrałem. Fajne ruchy. No to jest kwestia wyczucia pozycji i na pewno znalezienia dobrych planów. Tutaj trzeba było nad tym popracować. Bicie postanowiłem sobie zagrać i zbić. To jest dobre. Tutaj jest zamieszanie. To jest tam plus 1, plus 0,6 teraz nawet. Według mnie to jest dobre. Wieża H3. No i właśnie skoczek F2 jest tutaj bardzo słabe. Hetman C5 najlepsze w pozycji. Wieża E1. B4 każe grać. Ale ruch. A też każe grać tutaj. Po prostu. Czyli to, co uzyskaliśmy w zasadzie później. On w ten sposób. I tu się już wyrównało. On powinien tak zagrać. A to ludzki ruch jest trudny. Tak. Tutaj. Wieża D1. Wieża C5. Hetman wrócił. Tak. I to jest, słuchajcie, równa pozycja według silnika. To znaczy, że tutaj jest materialnie w porządku. F6, no właśnie, trochę miękko. Ej, wiecie co przeoczyłem? Taki ruch przeoczyłem. Taki ruch przeoczyłem przecież. Bo tutaj wieża wisi. Jak on zbija tak, to ja zbijam tu. On musi tu prawdopodobnie. Ja tak, on tak.
I chodzi o to, że ja sobie tu wymienię i mam gońca i świetne pionki. On ma skoczki, które są mniej skoordynowane, ale to było fajne. No widzicie? Mógłbym rzec, że tu nawet mógłbym spokojnie próbować wygrywać. No, pograłem miękko troszkę. Dałem mu pograć właśnie tymi wieżami. On skoordynował figury. Zbił. Ten ruch jest słaby. Goniec F3. On wrócił. No to jest równa. Tutaj to jest równiutka według silnika. Cofka. Gdzieś tam błąd popełniłem. D5 chyba już nie bardzo. F5. Też myślałem o tym ruchu. F5. Trochę mam też ja nieskoordynowane figury. Ale tu jest też ok wszystko. No co, każe bić po prostu wszystko do końca. Tak, redukować. I królem przejść tu i tam pionami potem. Oj, tu się zaczęły już alpejskie kombinacje z mojej strony, które nie były niestety dobre. Sobie zdawałem sprawę, że tutaj jest coś nie tak. Poza tym czasu mało. Tu kwestia po prostu time'u. No tak, tutaj już jest ciężko. Tutaj... A? Chwila? Nie, już jest ciężko. O, po tym ruchu jest remis? Skoczek E2. A, źle zagrałem. Teraz skoczek C4. Skoczek C4, tutaj wieża A8. Patrzcie, tu grożą maty. A co jest po tym ruchu? A, po tym ruchu jest skoczek A2 i tu biorę. Ale jaja! Miałem skoczek C4. Ale piękny ruch. I tu on po tych ruchach musiałby tak grać. I musiałby cofać ruchy. Byśmy zremisowali. Szkoda. Do następnego razu. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do zobaczenia. Cześć.